Cześć, witajcie kochani Pepkowicze. Jestem w Pepko i patrzcie, jaki fajny taki wazon, rzeźba. Kiedyś było coś podobnego. 17 zł. To mi przypomina też opakowanie pewnych perfum. No i tutaj mamy drugą fajną rzecz. I to kosztuje 30 zł. I mamy taką zaciśniętą pięć. Wszystko w mojej kolorystyce białej. To kosztuje 20 zł. I to jest też ciekawe. Kochani, zachęcam Was do polubienia mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za 20 zł. Ale to chyba najbardziej mi się podoba. No i kochani, jeszcze o taki ala świecznik albo rzeźba za 10, jak to uważa. I tak to się wszystko prezentuje. I tutaj mamy taki dyfuzor zapachowy i on kosztuje 25 zł, jest w ładnym opakowaniu, bardzo ładnie to wygląda. Ja szukam właśnie coś takiego i na razie się zastanawiam, ale tutaj patrzcie, jaki słodziak. Takie, to jest z plastiku, a wygląda jak koronka. Taka szkatułka albo takie pustereczko za 20. Zależy na co chcecie użyć. Może być na biżuterię na przykład. I tu mamy coś takiego niebieskiego. O. I zaraz zobaczymy, jaka cena. 20 zł. I jest fajna lampa. Bardzo podobają mi się te lampy. Patrzcie, drewniane takie nóżki, fajny abażur. I cena 70 zł. I tak to się prezentuje. I mamy jeszcze tą lampę i lampę na wyższej nóżce. I cena też 70 zł. I tu mamy takie świece. Te są takie nowości, bo te już były. A te są po 25 zł. Bo mają takie szklane i te jeszcze raz sprawdzimy cenę, 30 zł. I tak moi drodzy, to są takie subiektywne zakupy na żywo ze mną. Pokazuję to, co mi się podoba, ale każdemu się może co innego podobać. 20 zł. Też bardzo fajne. I tu taki świecznik lampion za 60 zł. Patrzcie. No, a taką skórkową, fajną rączkę. Taki uchwyt. I tak to się wszystko prezentuje. No i te doniczki mi się podobają. Takie osłonki, są słodziaki. I one są za 15 zł. I ja Wam je pokazywałam. Idę. Przepraszam. Idę, bo tam nie chcę przeszkadzać. I kochani, przyszliśmy na coś, co ja bardzo lubię, czyli na firany i zasłony. Tutaj mamy takie za 60 zł. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, proszę Was, czy widzieliście gdzieś takie komplety firanki razem z zasłonkami do kuchni. Jestem ciekawa. Kiedyś takie coś było, że były takie kompleciki fajne. Tutaj mamy za 60 zł. Taką firanę. Właśnie się zastanawiam, czy nadal takie komplety istnieją, bo dawno nie rozglądałam się. No, te Wam polecam. Są różowe, ale ja polecam bardziej kremowe. Ale różowe to zależy, jakie mają Cię wnętrze, ale kremowe są takie uniwersalne i bardzo dobra cena, bo za dwie sztuki 20 zł. Więc cena bardzo dobra. Tutaj mamy taką nowość, to jest taka zasłonka grubsza za 60. O. Tu mamy też takie żółte, takie przetykane, takie tkane i za 50 zł. Więc bardzo fajne są ceny. Słuchajcie, jeżeli Wam tutaj przeszkadzają te kółka, zawsze to można podwinąć, obciąć. Wcale nie trzeba na nie zakładać zasłony w ten sposób.
O. No i ta mi się podoba, jest bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o strukturę materiału, 80 zł. No i tutaj jest coś ciekawego, patrzcie, to jest bardzo gruba. Na pewno nie będzie przepuszczać promieni słonecznych. I taka cena. A te są takie alalniane za 70. I tak to się wszystko prezentuje. Trochę tam uciekłam, bo było trochę głośno, ale teraz słuchajcie, chcę Wam pokazać takie sztuczne kwiatki, słodziaki. Dla tych, co nie mają czasu zajmować się kwiatami, 15. Te akurat wyglądają, patrzcie, bardzo realistycznie. No i tak właśnie patrzę, że są ciekawe wazony o takich kształtach i zobaczymy, w jakiej cenie ten mały. On 10 zł. A te tutaj, no ten 20. Bardzo fajna kolorystyka i bardzo ładnie te kolory właśnie wyglądają, bo to nie jest taki jednolity, tylko taki przechodzący. No i różowy. Tutaj mamy słoiki 100% recykling, więc fajnie. I cena 15 zł. Takie też na kwiaty, takie przezroczyste, na rumianki na przykład, ja tu widzę. Bardzo fajne. A te są już od 5. I jestem ciekawa, czy coś pojawiło się na świecach, ale tak patrzę, że tutaj coś na dole. Jakieś opakowanie mamy. I świece, słuchajcie. Pisze Francja. Jaka cena? Cena 15 zł w takim opakowaniu. Ale nie otworzę teraz jej niestety. A nawet ładnie pachnie. Tu można powąchać. I ta jest ładnie zapakowana. Taka stylowa i cena 17 zł. I zobaczymy, jak wygląda, jaki jest zapach. O, taki fajny pojemnik. Można go później wykorzystać w inny sposób. Ale pachnie dla mnie tak, no tak, wiecie co, nie ma rewelki, o, powiem tak. Bo taki zapach jest taki, no jakiś taki dziwny według mnie. Ale tu widzę jakieś nowości. Patrzcie, jaki fajny zapakowana świeca z motylem. I cena 20 zł. I chyba ta fajnie będzie pachnieć, powiem Wam. Zobaczcie sobie to. I mamy buźki. Tak sobie pachnie. Ta już lepiej i cena 17. Ale wiecie, to jest względne wszystko. To zależy, co się komu podoba. Bo tak jak powiedziałam, to jest subiektywny przegląd ze mną. I jeszcze takie ciekawe, słuchajcie, patrzcie, świeczki w takim kształcie. No to jest taka jakby rzeźba, świeczka rzeźba. I cena 10 zł i są takie kolory. Więc też takiego coś dziwnego, nieoczywistego. Tu mam taką świecę też ciekawą za 12 zł. Ale dla mnie wygrywa tamta z tym motylkiem. Kochani, zostawcie jakiś komentarz, uśmiech, serduszko, jak nie macie czasu. A jak macie czas, to powiecie, czy coś ostatnio kupiliście w Pepco. I do następnego, a ja Wam życzę miłego dnia. Cześć!